Puszczykowo, jak sama nazwa wskazuje, międzypokoleniowe spotkanie mieszkańców naszego miasta Puszczykowa dzisiaj jest po prostu rewelacyjne. O wiele większa frekwencja, po raz drugi się spotykamy w Puszczykowie i myślę, że są wszyscy bardzo zadowoleni, co widać po uśmiechach i po integracji, a to wszystko dzięki naszym organizacjom, które dzisiaj się wystawiają i po prostu tworzą ten klimat. Jak bawią się ci młodzi, ci najstarsi, razem wymieniają się podczas konkurencji? To jest pełna integracja i młodych, i starszych. Tworzymy jedno miasto, które jest po prostu odzwierciedleniem tego, że warto żyć i mieszkać i bawić się w Puszczykowie. Dzisiejszy międzypokoleniowy piknik organizowany po raz drugi, gdzie są ci najmłodsi i ci najstarsi i mnóstwo emerytów, którym chce się bawić. No taka jest, bałem się, tradycja, ale do dobrego tonu należy, żeby emeryt też raz po raz, chociaż dwa razy do roku się poruszał i to chodzi na świeżym powietrzu. To dzisiaj mamy taką okazję, żeby się poruszać. No właśnie, bo taki stereotyp panuje, że jak emeryt, to on siedzi w domu, ogląda tą telewizję, a wasi emeryci chyba są trochę inni. Więc pojawiają się są inni, tak jak wszędzie na gorzej. Każdemu emerytowi to po prostu wyjść z domu, wyciągnąć go z tego domu, żeby na to powietrze. I dzisiaj my takie mamy ideę naszą, jest tego, żeby go z domu wyciągnąć, żeby do nas tutaj przyszedł i zobaczył na miejscu i zaczął się ruszać. No a ci, co przyszli, z którymi pan rozmawia, jak ich wrażenia, jak oceniają to spotkanie? My, muszę powiedzieć, że bardzo dobrze oceniają nasze spotkanie, uwielbiają nasz trud włożony w ten wysiłek i bardzo chcą, żeby to było kontynuowane w przyszłym roku też. Międzypokoleniowy piknik. To, że są młodzi i starsi trochę, to widzimy, ale są też tacy, którzy mają różne hobby. Pan reprezentuje kilkuset, ilu tych wędkarzy jest? Obecnie mamy 246 wędkarzy. Jest to dosyć spora grupa mieszkańców Puszczykowa i nie tylko zresztą. Koło nasze już jest, ma 60 lat. W zeszłym roku obchodziliśmy 60-lecie. Współpracujemy z władzami miasta, jak i tutaj z mieszkańcami i tylko muszę powiedzieć jedną rzecz, to nie jest piknik, to jest spotkanie międzypokoleniowe. Unikamy tego słowa piknik. Nasze polskie spotkanie międzypokoleniowe, bo też były takie propozycje, ale ja mówię, nie, proszę Państwa, spotkanie międzypokoleniowe, normalne spotkanie między Polakami, żeby się zjednoczyć, żeby tej młodzieży przekazać różne rzeczy, bo wiadomo, no jak emeryci są starsi od nas, oni wiedzą więcej, my to średnie pokolenie wiemy coś innego i staramy się, żeby tych młodzież i te dzieciaki wszystko zintegrować, bo o to chodzi, odciągnąć ich od narkotyków, od różnych innych rzeczy, bo dzisiaj młodzież gro czasu spędza przed telewizorem, przed komputerem i dlatego jest to mało wysportowane. Uważam, że takie właśnie spotkania to są gwarancją tego, że w przyszłości oni będą ciągnąć tą tradycję i te nasze spotkania. No myślę, że uda się przekazać jakąś taką wiedzę i tą werwę i wenę, która by ich prowadziła do tego. Ilu spośród tych 240 wędkarzy jest tych takich młodych, co przyszli i chcą się zaciekawić tym? W granicach 60 osób. Ale to mówimy od... Złapali bakcyla? Tak, ale mówimy w wieku od 14 do 20 paru lat. Mamy takich, jest grupa emerytów, to jest w granicach 50%, a reszta to jest właśnie tak ten wiek średni i młodzież. Owszem, że niektórzy przychodzą indywidualnie na ryby, nie jeżdżą na zawody, nie? No ale jest to jakaś grupa ludzi, która współpracuje, która przychodzi na czyny, jak robimy tak zwane społeczne, to i są. Mówiąc wprost, rusza się ten emeryt z domu, tak. I dla zdrowia przyjdzie, tak, na świeże powietrze. Tak, my organizujemy 16 zawodów w ciągu roku, plus dwa czyny społeczne, na sprzątamy brzeg Warty, żeśmy zrobili parking na zakolu Warty u góry dla mieszkańców, jak i dla ludzi, którzy przyjeżdżają wypocząć w Puszczykowie. Piękna rzecz, jest to jedyny niepłatny parking obecnie w Puszczykowie.
Przed chwilą rozbiła Pani stawkę podczas gry w Melki na międzypokoleniowym pikniku. Co o takiej imprezie Pani powie? No jest rewelacyjnie. Ta pana to był mój wnuczek, ale przez to go zachęciłam, że kupujemy te molki, będziemy już na działce ćwiczyli regularnie i w przyszłym roku wystąpimy Mistrzostwa Polski, bo w tym roku się odbyły pierwsze Mistrzostwa Polski właśnie puszczykowe i chcemy to kontynuować. Wyszkolę młodego i pojedziemy razem jako drużyna. No, Melki to jeden z elementów dzisiejszego wydarzenia, no, mnóstwo atrakcji. Jak Pani to ocenia? No jest rewelacyjnie, bo dużo ludzi przyszło. Mamy kiełbaski, jakieś zakwasy z buraków, to jest bardzo zdrowe, także też uczymy promować dobre jedzenie. Jest środowiskowy dom, pokazują swoje wyroby. To jest dom prowadzony przez kawalerów maltańskich, ale przez powiat. I można kupić wyroby, są przepiękne. Młodzi ludzie robią nierewolucyjne rzeczy. Jest Puszczykowski Klub Sportowy, który organizuje jazdy na deskach, na nartach. Takie zawody też międzynarodowe, mamy duże osiągnięcia i pływackie i takie. Tak, no się bardzo dużo dzieje w tym Puszczykowie. Po tym jest to energia ciszy, takie jest hasło naszego Puszczykowa. Bo dosyć głośno tak na ciszę dzisiaj. Dlatego się śmieję, no bo się wyjątkowo po prostu trochę muzyki. Będziemy się bawić, tańczyć, są harcerze, którzy świetnie pracują w środowisku, są wolontariuszami. Można namiot rozbić również. Nasza ochotnicza straż pożarna, czekamy, że będziemy już w ogólnym systemie, ale może się uda niedługo już to wejść, żebyśmy byli. Można poćwiczyć sztuczne oddychanie, szczególnie dla dzieci młodych jest to bardzo ważne, bo jednak osoba starsza się denerwuje, jak ma udzielić pomocy. A dużo się dowiadujemy, słyszymy, prawda, jak młody człowiek bez obaw to robi. To musi wejść w nawyk. Także naprawdę zapraszam wszystkich, jeszcze będziemy do 19 tutaj wariować. To wszystko, co się tutaj dzieje, to spotkanie tych młodszych i tych starszych troszkę, ale przede wszystkim tych wszystkich, którzy chcą wyjść na zewnątrz i na tym świeżym powietrzu spotkać się i porozmawiać. To się dzieje, to jest bardzo fajne, bo to już nie pierwsza taka impreza. Coraz więcej ludzi wychodzi z domów, nie zamyka się, także mamy i wózkowiczy, i młodych dzieci, i z wózkami, także naprawdę zapraszam serdecznie. Po raz drugi organizujemy międzypokoleniowe pożegnanie lata. Jest to impreza organizowana przez organizację pozarządową. A po tej piosence trzeba spotkać się z Domem Pomocy Maltańskiej. W całej organizacji uczestniczy około 9 takich stowarzyszeń. A także na warsztaty z roku na rok jest ich coraz więcej. I coraz więcej mieszkańców też jest, jak można zobaczyć. Powiem szczerze, że nasze organizacje są bardzo aktywne, chętnie włączają się w różne inicjatywy, realizują wiele ponad 40 zadań organizacji pozarządowej. Przypominam, że bawimy się na międzypokoleniowym pożegnaniu lata. Dla osób dzisiaj, dorosłych, niestety, dla osób niepełnosprawnych. Bardzo aktywnie lata. Włączają się również w organizację sportu. Jesieni. Mamy wiele sekcji, ja też lubię, wiele imprez, taka niedziela, na przykład taką imprezą, taką promocyjną i charakteryzującą Puszczykowo. Tak zostało. Są na przykład Mistrzostwa Puszczykowe w narciarstwie alpejskim, które w przyszłym roku będą w Czarnej Górze. Cały rok. Trzeba podkreślić, że mieszkańcy Puszczykowa są bardzo aktywni. Mają wiele zainteresowań, mają wiele hobby. I to się po prostu chłodu, jakby przekłada na tą działalność społeczną. Właśnie, ale to dzisiejsze spotkanie, już zorganizowane po raz drugi, co ma na celu? Tak, przede wszystkim chcemy, żeby mieszkańcy poznali organizacje pozarządowe. Chcemy, żeby się razem zintegrowali. No a teraz DJ Jack. I jeżeli ktoś ma ochotę, bardzo to można istotne nawet zatańczyć. Jest to, żeby podkreślić tą wspólnotowość, integrację właśnie międzypokoleniową
i taką chęć włączania się w różne działalności społeczne. Młodzi i ci starsi siedzą, jedzą, bawią się wspólnie. Jak oni to odbierają, jak pani patrzy na to wszystko? Powiem tak, właśnie te elementy, które pan wymienił, to jest jakby takie nieodłączne takie atrybuty tego typu imprez. To jest coś, co po prostu przyciąga ludzi. Ale z tego, co widzimy, są mieszkańcy bardzo zadowoleni i po prostu oni czekają na takie imprezy weekendowe, żeby móc z dziećmi i z całymi rodzinami tutaj przyjść. O 17.45. Piknik międzypokoleniowy, wydarzenie, które już jest zorganizowane po raz drugi i nie mogło zabraknąć Ochotniczej Straży Pożarnej. Tak jak najbardziej, już po raz drugi jako Ochotnicza Straż Pożarna w Puszczykowie zawitaliśmy na pikniku jako jeden ze współorganizatorów. Jesteśmy tutaj po to, żeby propagować bezpieczeństwo ogólnopojęte. Jesteśmy tutaj także, żeby zaprezentować nasz sprzęt, zaprezentować naszą jednostkę. Mamy rozstawione stanowisko, które umożliwia sprawdzenie swojej wiedzy z pierwszej pomocy oraz przetestowanie prowadzenia uczniów klatki piersiowej na Fantomie. Widziałem, że prowadziliście między innymi zajęcia też z małymi dziećmi. Jak one odbierają właśnie ten aspekt pierwszej pomocy? Czy są chłonne, ciekawe? Tak, tak. Dzieci teraz są bardzo chłonne takiej wiedzy. Też chłonne to jedno, a drugie, że bardzo szybko przyswajają tą wiedzę i naprawdę bardzo przyjemnie się z dziećmi pracuje i nieraz, niejednokrotnie pokazały ze swoją empatią, że potrafią szybciej wnieść pomoc niż osoby dorosłe. Ik ga naar de Franse zwier, wil mij tot een trouw begeven, nooit een schoon.